Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was pyszne danie i tym daniem będzie snack, który można jeść sobie o każdej porze dnia. I to będą kiełbaski. Kiełbaski upieczone na patelni z warzywami, serem i owinięte w boczku, po to, żeby Wam tam nic ze środka nie wyleciało. Bardzo pyszne, szybkie, naprawdę coś innego, coś fajnego. I jeżeli dostaniecie gości szybko na przykład, to taka opcja na tak wzbogacone jakby te kiełbaski, to będzie coś naprawdę fajnego, można powiedzieć rewelacja. Ja będę robiła z kiełbasek surowych, tak zwanych metwurst, a Wy możecie sobie zrobić z kiełbasy białej, albo innej surowej, albo z innej kiełbasy. Możecie sobie zrobić z kiełbasy wieprzowej, wołowej, nie ma problemu. Dlatego teraz na to danie zapraszam Was bardzo serdecznie. Oczywiście, jak Wam się spodoba, jak można prosić o łapki, o suby, będę się bardzo cieszyła. Pamiętajcie, że na wszystkie komentarze odpowiadam. Oczywiście chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że w końcu znalazłam tą opcję z tym tłumaczeniem i mam już moje filmiki jakby włączone, to tłumaczenie z napisami na dole w różnych językach. Jeżeli byście chcieli w jakimś szczególnym języku, dajcie znać, to Wam tą opcję włączę. Dziękuję Wam za wszystko, za to, że mnie oglądacie. Zapraszam na moje playlisty, które tam mam zrobione, posortowane jakby, na zupy, na pieczenie, na różnego rodzaju ciasta, na torty. Tutaj mam 5 kiełbasek. Mam pół kilograma tych kiełbasek. Do tego potrzebuję parę plasterków sera żółtego. Ja tutaj mam Edamer, Tylżycki serek, Gouda. Mam kawałeczek, też chciałabym wykorzystać. No i tą paprykę i ten bekon. Albo boczek surowy, on musi być bardzo cieniutko pokrojony. Teraz paprykuję troszeczkę tą kiełbasę. I troszeczkę pieprzu. I odrobinkę soli. Z obu stron. Teraz przygotuję sobie paprykę. Odcinam te końce i muszę oczyścić ze środków. Pokroję sobie bardzo, bardzo cieniutko tą moją tego pora. Już bym powiedziała tą porę. Takie drobne kawałeczki. Teraz również biorę sobie tą paprykę. Mogę podzielić na pół, a mogę również bardzo długie paski kroić. I dopiero teraz będę ją kroić na pół, ale nie do końca. I to jest taka jakby surowa w środku. Jeżeli byście mieli inną kiełbasę, możecie również tak samo zrobić. Nie ma problemu. Danie jest bardzo syte, smaczne, szybkie. I teraz proszę zobaczyć. Nakładam tutaj ten plasterek sera, a drugi mogę tak. I znowu tutaj. Patrz jaka długość. Około 100-125 gram tego żółtego sera. Takim daniem szybciej się najemy. Będzie coś innego z warzywami, z serem i nakładamy sobie do środka troszeczkę papryki. Dowolna ilość. Ile chcecie? To już ładnie pachnie. I teraz dołożę tego pora albo cebulkę, jak mamy. Teraz możemy to troszeczkę posolić, odrobinkę, tak się kanapkę soli, po prostu troszeczkę, że lepiej smakowało. I troszkę pieprzu. W jednej paczce mam 100 gram tego bekonu, a Wy możecie sobie wziąć 150-200,
zależy ile macie kiełbasek, a więc na każdą kiełbaskę musicie wziąć jeden, możecie dać półtora, jak zabraknie, a nawet dwa. I teraz taką kiełbaskę składamy jakby znowu. Dlatego nie można za dużo nakładać. Ona nie musi się całkiem zamknąć, ale powinna się troszeczkę złożyć. Bierzemy sobie taki plasterek w oczku i sobie owijamy. A potem jeszcze obsmażamy. Mamy jeden plasterek i możemy sobie nakładamy drugi plasterek. I tu możemy również sobie zawinąć. I tak to już wygląda. Możemy ponaciągać troszeczkę, ponieważ my teraz to po prostu obsmażymy i będzie gotowe. Możecie zrobić to z każdą kiełbasą. I proszę zobaczyć, kiełbaski są gotowe. Teraz możemy nagrzać patelnię i już smażymy. Około 10-15 minut. Zależy jakie kiełbaski. I teraz nagrzewam patelnię dosyć mocno i przechodzę do smażenia. Teraz obracam po malutku na drugą stronę. Oczywiście biorę tego widelca, bo nim można fajnie uchwycić tatę z boku. Jak z jednej strony już tak dosyć dobrze obsmażę, zaczynam smażyć drugą stronę i teraz mogę zmniejszyć o 1/3. To znaczy, ja mam skalę na 3, zmniejszam teraz sobie na 7, a potem jeszcze. Jak już ser będzie ze środka jakby wylewał się, to znaczy, że już powinny być wysmażone. Teraz obracam jeszcze raz. Tak wyglądają. Ja je smażę tutaj do tłuszczu, no bo wiadomo, jak jest boczek, ale jak ktoś lubi na przykład troszeczkę, jak najbardziej może dać. To koniec możemy wrzucić również 2-3 pomidorki, jak mamy małe koktajlowe. I proszę zobaczyć, zostały mi 4 minutki. Jeszcze raz obrócę i już powinna być gotowa. I zobaczcie, ile się tłuszczu wytopiło. A więc w tym wypadku tutaj, gdzie ten tłuszcz jest z boczku, nie musimy już podlewać nic tłuszczu. I proszę zobaczyć, zostały mi te patyki. Teraz wrzucę pod koniec, niech one mi się razem uduszą. Mogę teraz sobie wkroić jeszcze z pół cebulki, czy całą cebulkę z piórka, cieniutkie takie. I tutaj dodaję i kiełbasa, cebula, a przepasuję. Oczywiście mogę sobie teraz te warzywa jeszcze troszeczkę popieprzyć. Soli niekoniecznie, bo sól jest tutaj w tym boczku. Danie jest już gotowe. Zapraszam Was bardzo serdecznie do zrobienia. Zaraz przykroję taką kiełbasę na pół, żeby Wam pokazać, jak to wygląda w środku. Na pewno będzie smaczna, apetyczna. Wyciągnę jedną i przykroję na pół, żeby Wam pokazać, jak wygląda w środku. A więc proszę zobaczyć, tak wygląda. Kiełbasa nie jest wysuszona. Tak możecie robić również z białą kiełbasą i też będzie super. U nas tutaj się nazywa metwurst, czyli ona jest taka surowa w środku, a więc jak najbardziej. Takie mnie najbardziej odpowiadają, służą, można powiedzieć. I teraz spróbuję, jak to smakuje. Proszę zobaczyć, ser, warzywa. I oczywiście boczek. Super, powiem Wam niebo. Zapraszam do zrobienia. Dziękuję. Do widzenia. Tutaj mam kwiatuszka. A tutaj macie na przekroju, jak wygląda.